Dzień dobry, szanowni państwo, witamy serdecznie z ulicy Fryderyka Chopina w Starachowicach. Jest ze mną pan Adrian Adamczyk, kierownik budowy z firmy Starbudowa, która realizuje inwestycje. Pan przewodniczący Włodzimierz Orkisz, radny Rady Miejskiej. Szanowni państwo, rozpoczęła się realizacja długo wyczekiwanej przez mieszkańców ulicy Fryderyka Chopina inwestycji. Inwestycji polegającej na przebudowie chodników, ale także dróg w ramach ulicy Fryderyka Chopina wraz z przebudową niezbędnych instalacji. Jesteśmy już po przebudowie wodociągu, który jest tu zlokalizowany pod tą drogą, ale przed nami także przebudowa sieci teletechnicznej, przebudowa sieci gazociągowej, przebudowa sieci kanalizacji deszczowej. Te prace, które znajdują się pod ziemią, często kosztują zdecydowanie więcej niż te, które widzimy, więc ten koszt inwestycji jak na stosunkowo krótki odcinek ulicy, bo ona sięga wzdłuż Parku Miejskiego aż do ulicy Pileckiego, jest duży, dlatego że jest to 4 700 000 zł, chociaż zdecydowanie mniejszy niż kosztorysy, które były przewidziane na około 7 milionów złotych. Dofinansowanie pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to jest około 2 700 000 zł. Pozostałe środki, czyli około 2 miliony złotych, pochodzą ze środków własnych miasta Starachowice. Mam nadzieję, że prace będą przebiegały sprawnie. Wykonawca ma na przeprowadzenie wszystkich tych prac 10 miesięcy, ale o tym powie kierownik budowy. Ja ze swojej strony już teraz przepraszam wszystkich mieszkańców, ale także tych, którzy odwiedzają Park Miejski, za utrudnienia, z którymi będziemy musieli się mierzyć w tym okresie 10 najbliższych miesięcy. Dziękuję serdecznie radnym Rady Miejskiej na czele z panem przewodniczącym Włodzimierzem Orkiszem za to, że mogliśmy współpracować w ostatnich latach po to, żeby przygotować tę inwestycję, później pozyskać środki, a następnie przystąpić do realizacji. W tym miejscu, szanowni państwo, za państwa pośrednictwem warto zwrócić uwagę na to, że gdyby nie zewnętrzne dofinansowania, nie byłaby możliwa przebudowa tak dużej ilości dróg na terenie naszego miasta i tak naprawdę staramy się realizować przede wszystkim te drogi, dla których uzyskujemy dofinansowanie. Bez tego ten proces byłby zdecydowanie dłuższy, a staramy się go maksymalnie przyspieszać, pozyskując kolejne dofinansowania do przebudowy kolejnych dróg. I w tym miejscu także na zakończenie swojej wypowiedzi powiem, że jesteśmy na finale do tego, żeby uzyskać dofinansowanie z rezerwy w ramach Funduszu Rozwoju Dróg dla m.in. przebudowy ulicy 6 Września czy ulicy Rubinowej. Mam nadzieję, że te dofinansowania pozyskamy, bo będziemy chcieli wybrać w najbliższym czasie wykonawców i te prace jeszcze w tym roku, mam nadzieję, rozpocząć, a później z tego dofinansowania skorzystać. Panie kierowniku, bardzo proszę. Tak jak pan prezydent powiedział, rozbudowana będzie kanalizacja deszczowa, będą przekładki sieci gazowej, będzie rozbudowane oświetlenie uliczne, wykonamy nową nawierzchnię, zatoki postojowe, nowe chodniki. Ze swojej strony tylko mieszkańców pragnę przeprosić za utrudnienia, które będziemy stwarzać. W razie jakichś dojazdów czy utrudnień większych transportów, to proszę o kontakt ze mną bezpośrednio, uzgodnimy wszystko. Dodatkowo przebudowane będzie skrzyżowanie na mini rondo. W zasadzie ze swojej strony postaramy się ten harmonogram troszeczkę wyprzedzić, czyli skończyć jeszcze przed świętami. Panie przewodniczący. Dzień dobry państwu. Szanowni państwo, jest takie powiedzenie, że 8 lat czekania, aż przyszło to wielkie zadowolenie mieszkańców ulicy Chopina, którzy zabiegali wiele lat temu, szczególnie pamiętam 8 lat temu na sesji Rady Miejskiej, kiedy pan prezydent zgłosił taki projekt, żeby ten ulica Chopina była odbudowana. To jednak większość Rady Miejskiej temu sprzeciwiła się, przekładając te finanse na inną ulicę, która także była w potrzebie. Niemniej chcę tylko też wspomnieć, że to mija 60 lat, odkąd została położona ta trelinka na tej ulicy, na podłożu dzikim, na podłożu piaszczysto-gliniastym i nic dziwnego, że ona się zapadała i była w wielkiej potrzebie, żeby tą ulicę zrealizować. I tu dzięki zabiegom urzędników miasta pod kierunkiem pana prezydenta Marka Materka ta ulica doczekała się. Wiele razy spotykałem się z mieszkańcami tej ulicy Fryderyka Chopina, którzy uważali, że nigdy ta ulica nie zostanie zrealizowana. Jednak
dzięki zabiegom wielu, wielu ludziom i wszystkim, którzy się do tego przyłożyli, szczególnie tu prezydentowi miasta Starachowic w imieniu mieszkańców, także ja serdecznie dziękuję. I mam nadzieję, że ta ulica, która teraz będzie zbudowana na twardym podłożu, to co pan powiedział, wykonawca, to mam nadzieję, że będzie służyła przez wiele, wiele, wiele lat. I panie prezydencie, jeszcze raz bardzo panu dziękuję za zabiegi i dokonanie tego finalnego, że tak powiem, biegu.